W niedzielę 11 grudnia odbyła się Gala Giganci Polska Press 2022, podczas której wręczone zostały nagrody za m.in. bezpieczeństwo militarne Polski oraz bezpieczeństwo energetyczne. Cała impreza przeszłaby pewnie bez echa, gdyby nie nagroda za bezpieczeństwo finansowe Polski, która została przyznana prezesowi NBP. Profesor Adam Glapiński, prezes NBP, podczas Gali Giganci Polska Press 2022 został uhonorowany nagrodą za wybitne zarządzanie bankiem centralnym w czasach pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. Serdecznie dziękuję za nagrodę Polska Press w imieniu całej załogi NBP. Jestem szczególnie zaszczycony, że w tak historycznym budynku otrzymuję tę nagrodę. Polska jest na całym świecie podziwiana za bezprzykładowe i bezprecedensowe sukcesy ekonomiczne i finansowe. Prezes Glapiński otrzymał nagrodę za wybitne, podkreślam, wybitne zarządzanie Narodowym Bankiem Polskim. Skoro tak, to może przypomnę kilka wypowiedzi i zapowiedzi prezesa NBP, które padły w trakcie pandemii, w trakcie wojny na Ukrainie oraz kryzysu energetycznego. Czasami są potrzebne wysokie stopy, czasami niskie. Stopy czasami rosną, czasami maleją. Jak to mówią ekonomiści, jak rosną, to później maleją. Jak maleją, to później rosną. No taka jest natura stóp, proszę Państwa. Jak coś rośnie, to potem maleje. Jak maleje, to rośnie. No tak to jest. Nie jak z człowiekiem, że się starzeje w jednym kierunku. Niestety. Fajnie byłoby dochodzić do tam 80 roku i znów z powrotem. No chociaż może do tego pędraka z powrotem nie bardzo, no ale do 20 lat i znów, prawda. No ale tak nie jest. Ale w gospodarce tak jest. Stopy mają to do siebie, że raz idą w górę, raz idą w dół. Te stopy, co teraz idą w górę, też proszę pamiętać, no nie powiem tego zobowiązująco, ale no można przewidywać czy oczekiwać, że w końcu 2023 roku, jak wszystko będzie zgodne z tymi trendami dzisiaj, będą już zmniejszać się. Czyli to jest raz tak, raz tak. To są naprawdę bardzo ważne wypowiedzi, które dowodzą, że jednak prezes NBP Adam Glapiński ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kompetencje, żeby niczym jastrząb stać na czele Narodowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki Pieniężnej. Na początku 2020 roku prezes Adam Glapiński postanowił zrobić rzecz sprzeczną z wiedzą ekonomiczną i po prostu zdrowym rozsądkiem. Przy inflacji, która zaczęła przekraczać cel inflacyjny NBP, prezes Glapiński obniżył stopy procentowe praktycznie do zera. Rok później, mimo inflacji przekraczającej cel inflacyjny NBP, prezes Glapiński nie cofnął swojej decyzji i jeszcze zapowiedział, że stopy procentowe mogą być jeszcze bardziej obniżone. Prawdopodobnym scenariuszem, najbardziej prawdopodobnym jest całkowity brak zmian stóp procentowych w kolejnych miesiącach, kwartałach, ale jednocześnie nie wykluczamy dalszych obniżek stóp. Czy wzrosło prawdopodobieństwo, czy zmalało obniżki stóp? Ani wzrosło, ani nie zmalało. Utrzymuje się na takim samym poziomie. Wszystko zależy od napływających informacji, głównie zewnętrzną. Miesiąc później prezes NBP wciąż zapewniał, że nic złego się nie stanie, a stopy procentowe mogą zostać na niskim poziomie. Ja rozumiem, że ta polityka pieniężna, którą Narodowy Bank Polski prowadzi od dłuższego czasu, jest dla Państwa nudna, no bo niewiele się zmienia. Ale tutaj na jakąś rychłą rozrywkę w tym zakresie nie mogą Państwo liczyć. Nie wiem, skąd takie ożywienie w różnych tytułach po tej naszej projekcji, czy po zasygnalizowaniu głównych elementów tej projekcji. No nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi, jakby to powiedzieć, no może nie abstrakcyjne jest, ale wynosi zero. Wynosi zero. Jest zero, potem jest przecinek i po tym zerze pojawia się jakaś kolejna cyfra, ale jest mniej więcej taka. Niestety, przewidywania prezesa NBP się nie sprawdziły, a inflacja wystrzeliła z taką siłą i szybkością, jakiej od dziesięcioleci nie doświadczyliśmy. Chcę także podkreślić, co ważne, że inflacja nie ma negatywnego wpływu na zasobność portfeli Polaków. Czy wasze portfele również nie odczuwają wyższych rachunków za m.in. prąd, gaz, opał, jedzenie i paliwo? Fundamenty polskiej gospodarki są bardzo mocne, silne. Nie ma żadnych zjawisk kryzysowych.
Najbardziej w tym wszystkim szokuje fakt, że prezes NBP tak naprawdę nie wie, jaka w przyszłości będzie inflacja. W lipcu tego roku jego zapowiedź wysokości inflacji była absurdalna. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, co nas czeka w przyszłym roku. Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6, 9 powiedzmy, 9, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Tam jest 1,5, jest 9. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6. Dla 2024 roku to nie ma znaczenia większego. Jesteśmy w celu. Całkiem niedawno, bo jeszcze w grudniu tego roku, pan Adam dał bardzo ciekawą radę, która miała uspokoić wszystkie osoby, które zmagają się z wysokimi ratami kredytów hipotecznych, ogólnie z wysokimi cenami w sklepach oraz te osoby, których niepokoi sytuacja na naszej wschodniej granicy. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja. No ja mam pesymistyczną sytuację pod tym względem, bo mam bardzo, bardzo stare psy, które no właściwie są wyciągnięte poza statystyczny kres. Dwie ogromne wilczurki, jedna ma 13, druga 12 i jest ogromne są kłopoty z nimi. Muszę wydłużyć czas wychodzenia z domu do bardzo długiego czasu, żeby sprzątać, pomagać w sprzątaniu, no ale to jest ogromna radość i satysfakcja. Kotka ma 18 lat i odpukać jest bardzo... bardzo zdrowa, ale się domaga coraz więcej pieszczot. Wracam wieczorem do domu, to w ogóle nie mogę zmienić pozycji z siedzącej na inną. No bo... I to niezależnie od tego, jak jest wysoka inflacja, proszę Państwa, czy groźba ze strony Rosji, naprawdę człowieka uspokaja. No. Dobra książka oczywiście i spotkania z rodziną, jeśli rodzina się nie gryzie, bo tak też bywa. Jeśli się gryzie, no to życzenia też trzeba złożyć i dobrze życzyć, ale jak jest rodzina miła, fajna, no to jest bezcenny skarb. Ja niestety już tego nie mam, no bo praktycznie nie mam tej dużej rodziny, ale wspominam, jak siedziało 12 osób. Teraz siedzimy sami z żoną najczęściej. No taka jest sytuacja, ale wszystko w życiu ma swój porządek. Dziękuję bardzo, do widzenia. Prezes NBP Adam Glapiński jest wybitny, ale w gadaniu farmazonów. Nic, co zapowiedział, się nie sprawdziło, a jedyny pożytek z konferencji prezesa NBP jest taki, że później kabarety mają materiały do swoich skeczy. A inflacja może będzie 2, może będzie 8, jak będzie tarcza, to będzie 16, a jak nie będzie tarczy, to może będzie 9, a później 3? Różnie, różnie. Trzeba czekać cierpliwie i ufać. Ja uważam, że to złote usta są. On ma usta wypełnione bursztynem. Co sądzicie o przyznaniu nagrody dla prezesa NBP Adama Glapińskiego za wybitne osiągnięcia? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.